Woda słodka stanowi jedynie 2,5% zasobów wodnych Ziemi. Polska jest w grupie państw, którym grozi deficyt wody. Uwzględniając nasze warunki hydrologiczne oraz położenie geograficzne w zasięgu klimatu umiarkowanego, zasoby wodne w Polsce są małe. Zróżnicowanie elementów bilansu wodnego, opadów atmosferycznych, parowania i odpływu wynika z odmienności klimatu i rzeźby terenu. Ścieranie się wpływów kontynentalnych z oceanicznymi powoduje dużą zmienność sezonową i nieprzewidywalność opadów. Położenie Polski w stosunku do oceanu wpływa także na wielkość opadów, które maleją od oceanu w głąb kontynentu, z zachodu na wschód. Dlatego opady w Polsce są mniejsze niż w większości krajów europejskich. Dodatkowym problemem są występujące często w ostatnich latach bezśnieżne zimy, podczas których brak śniegu i zmagazynowanej w nim wody, zasilającej z kolei wody powierzchniowe i podziemne, niekorzystnie wpływają na całe zasoby i bilans wodny kraju. Lasy mają dobroczynny wpływ na cenne zasoby hydrologiczne, pełniąc funkcję wodochronną i retencyjną. Mają ogromne znaczenie dla jakości wody i kondycji przepływających przez nie rzek. Te z kolei skrywają wiele tajemnic. Leśne rzeki. Góry. Tutaj wilgoć pchana przez wiatry unosi się nad grzbietami, a potem schładzając się, tworzy chmury, z których pada deszcz, dając początek całym zasobom słodkiej wody. Chociaż nie wszystkie rzeki zaczynają swój bieg w górach, nasza podróż zaczyna się tutaj. Strumienie wody z czasem łączą się i przybierają na sile, zamieniając w rwące potoki. Często tworzą efektowne wodospady i wzburzone kipiele. W efekcie tego woda jest bardzo dobrze natleniona. Niewiele organizmów przystosowało się do życia tutaj. Te, którym się to udało, musiały wytworzyć mechanizmy umożliwiające im przetrwanie. Głowacza zaniepokoił ruch w pobliżu złoża jaj, którymi troskliwie się opiekuje. Zbliża się, by rozpoznać napastnika. To larwa chruścika. Mogłaby pożreć ikrę. Na szczęście znalazła inny kąsek. Interwencja samca nie będzie więc potrzebna. Chruściki większość życia spędzają pod wodą, chroniąc swoje delikatne ciała w domkach na kształt śpiworów. Budują je z dostępnych materiałów, takich jak ziarna piasku czy fragmenty roślin. Żerują najczęściej na materii organicznej pochodzenia zwierzęcego, a niektóre gatunki są drapieżnikami. Początkowo w swych górnych biegach rzeki pokonują tereny porośnięte borem świerkowym. Wraz z wyrównywaniem się terenu pojawiają się zarośla wierzbowe.
Z roślin zielnych przykuwa tu wzrok kwitnąca krwawnica. Czasami uda się zaobserwować polującego pluszcza. To jedyny ptak śpiewający, który potrafi nurkować i pływać. Może przebywać pod wodą do pół minuty. Umożliwiają mu to błoniaste klapki na nozdrzach, zapobiegające dostawaniu się wody do układu oddechowego. Jego pokarm stanowią między innymi larwy jętek. Owady te pierwsze kilka lat życia spędzają pod wodą, by potem pojawić się, często masowo, w locie godowym, kończącym ich życie. Osłabione podniebnymi harcami osobniki opadają do wody, gdzie chętnie są zbierane przez polujące na nie lipienie. Wraz z biegiem rzeki krajobraz się zmienia. Przybywa drzew liściastych. W ciemnych zakamarkach w pobliżu wody swoje tajemnicze życie wiedzie kontrastowo ubarwiona salamandra plamista. Płas ten nierozerwalnie związany jest z wodą. W niżej położonych miejscach możemy natknąć się na bobry. Rozlewiska będące efektem ich pracy stwarzają doskonałe warunki życia dla płazów. Żaby trawne i ropuchy szare pierwsze przystępują do godów. Kilka dni później, gdy woda lekko się ogrzeje i ruszy wegetacja, rozlewiska jakby błękitnieją. To żaby moczarowe w stroju godowym. Niebieski kolor pojawia się u samców tylko w krótkim okresie wiosny. Czasami w miłosnym uniesieniu dochodzi do pomyłek pomiędzy różnymi gatunkami. Ostatnimi czasy obserwuje się znaczny spadek populacji rodzimych płazów bezogonowych. Odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy są ogólna chemizacja środowiska oraz zanikanie naturalnych siedlisk rozrodczych tych sympatycznych stworzeń. Na płaskim gruncie biegi rzek zwalniają. Znajduje się w nich teraz więcej składników organicznych, a woda jest zdecydowanie cieplejsza. Również tutaj bobry, gdzie tylko mogą, spowalniają nurt rzeki swoimi tamami. Niedawno wyklute ze skrzyku kijanki szybko rozwijają się w płytkiej, nagrzanej promieniami słońca wodzie. Pomimo doskonałych warunków rozwoju, czyha tu na nie wiele niebezpieczeństw.
Larwa pływaka żółtobrzeszka czy żarłocznej ważki chętnie pożywi się nieostrożną kijanką. Te, którym uda się szczęśliwie dorosnąć, opuszczą wodę, by z kolejnymi wiosnami powracać, dając życie nowym pokoleniom. Dla larwy żagnicy nadszedł kres wodnego życia. Ostatnie kilka lat spędzała pod wodą, polując na różnego rodzaju drobne stworzenia. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, niebawem świat przestworzy stanie przed nią otworem. Trudny i niebezpieczny moment. W trakcie przeobrażenia owad jest całkiem bezbronny. Udało się. Podmokłe, niedostępne tereny stanowią swoiste mateczniki dla dzikich roślin i zwierząt. W wilgotnej, żyznej glebie masowo występują dżdżownice i pędraki. To doskonały bufet dla dzików. Żurawie bardzo chętnie wyprowadzają tu lęgi. Ich gniazdo otoczone wodą daje ptakom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcie terytorium obwieszczają światu charakterystycznym wołaniem wiosny – klangorem. Wiosenne słońce stymuluje wegetację. Rozkwita złoć żółta. Tej sarnie towarzyszy jeszcze zeszłoroczne koźle. Ich drogi jednak niebawem się rozejdą. U matki zbliża się poród. Szuka spokojnego miejsca, gdzie w tej intymnej chwili nikt nie będzie jej niepokoił. Tam, gdzie woda płynie wartko, świetnie egzystują ryby. Strzeble potokowe. Te małe rybki żyją stadnie w płytkich, chłodnych, szybko płynących wodach o kamienistym dnie. Właśnie zaczęło się tarło. W tym okresie u samców występuje intensywne ubarwienie godowe.
U obydwu płci występuje tak zwana wysypka tarłowa w postaci jasno-niebieskich krost na głowie. Na darmowy posiłek w postaci ikry liczą kręcące się wokół nich klenie. W małych pomorskich rzekach swoje gody odbywa minóg strumieniowy. Jest to bardzo rzadki gatunek ze względu na coraz większe zanieczyszczenie strumieni i rzek, w których żyje. Tarło ma miejsce w dość silnym nurcie, dlatego też samica przytrzymuje się kamienia, a jeden z samców oplata ją, wyciskając ikrę. Dochodzi do zapłodnienia zewnętrznego. Samica składa około 1000 jaj, z których lęgną się larwy. Żyją przy dnie przez okres 4 do 5 lat, po czym następuje ich przemiana w postać dorosłą. Osobniki dojrzałe w ogóle nie żerują, bowiem ich układ pokarmowy ulega uwstecznieniu. Zaraz po przeobrażeniu przystępują do tarła, po którym w krótkim czasie giną. Chociaż ma płetwy i otwory skrzelowe, rybą nie jest. Minogi należą do innej gromady kręgowców, bezżuchwowców. Są żywymi skamieniałościami z zamierzchłych czasów. Przy filarze starego mostu, w miejscu o spokojniejszym nurcie, swojego narybku strzeże mały, ale bardzo wojowniczy ciernik. Niczym filmowy błazenek chroni potomstwo i jest w stanie przepędzić nawet większego napastnika. Takie zachowanie nie jest niczym nadzwyczajnym w naszej ichtiofaunie. Podobną troską o swój przychówek wykazują się sumy i sandacze. Rzeki, płynąc przez las, ulegają samooczyszczeniu. Korzenie drzew i bujna roślinność działają jak naturalny filtr, a zbawienne zacienienie obniża temperaturę wody, ograniczając nadmierny rozwój drobnoustrojów, w tym pierwotniaków, odpowiedzialnych za mętnienie wody. O dobrej jakości wody świadczą występujące w niej gatunki zwierząt. Różanka. Ta wdzięczna rybka do swojego rozwoju potrzebuje obecności szczeżuji, małża, w którym składa ikrę. Skójki i szczeżuje są naturalnymi wyznacznikami czystej wody. Odżywiają się, filtrując wodę z drobin organicznych za pomocą syfonów. Obecność małża wzbudza duże zainteresowanie różanek. One i inne gatunki ryb również mają swój udział w jednym z etapów rozwojowych larw tych mięczaków, będąc ich żywicielami. Larwy skójek są bowiem pasożytami,
zasiedlającymi skrzela i skórę ryb. Tak więc małże i różanki ze swojego istnienia czerpią obopólną korzyść. W małych rzeczkach żyją również krewetkopodobne skorupiaki, kiełże. Czasami występują masowo. Odżywiają się wszelkiego rodzaju resztkami organicznymi, same stanowiąc smaczny kąsek dla ryb i ptaków. Jeszcze na początku XX wieku wody Europy Środkowej były pełne raków szlachetnych. Niestety w XIX wieku przywleczono z Ameryki Północnej śmiertelną dla raków europejskich chorobę zwaną raczą dżumą. Ten tutaj to rak pręgowany, odporny na tę infekcję. Został sprowadzony z Ameryki. Lepiej znosząc zanieczyszczenie i niedotlenienie wody, zaczął wypierać raka szlachetnego z wielu obszarów. Obecnie głównymi zagrożeniami dla przetrwania rodzimego gatunku są regulacje rzek, choroby, zanieczyszczenie i przeżyźnianie wód oraz konkurencja ze strony gatunków inwazyjnych, raka pręgowanego i raka sygnałowego. W swych dolnych odcinkach rzeki stają się szersze i płyną leniwie pośród równin. Tutaj, w Borach Tucholskich, rzeka Wda pretenduje do miana największych w regionie. Jest maj. Certy właśnie przystępują do tarła. Preferują odcinki o kamiennym, twardym dnie. To wędrowcy. W okresie rozrodu podejmują dalekie podróże, prowadząc koczowniczy tryb życia. Przemieszczają się z przybrzeżnych wód Bałtyku aż po rejony Podkarpacia. Niestety, ich wędrówka coraz częściej staje się niemożliwa z powodu przegradzania rzek budowlami hydrotechnicznymi. Bliskość wody i specyficzny mikroklimat powoduje bujny wzrost roślinności, która porastając brzegi stanowi niedostępną zaporę dla śmiałków chcących się przez nią przedrzeć. To prawdziwa dżungla. Ktoś, kto nie bywał w takich dzikich ostępach, nie zdaje sobie sprawy, jak trudne są do przebycia. Do tego jeszcze te wszędobylskie jeżyny. Jednak zwierzęta, poruszając się sobie znanymi ścieżkami, znajdują miejsca, w których mogą zaspokoić pragnienie. Owocujące rośliny zapewniają pokarm nie tylko ptakom, ale także dostojnym kleniom. Te majestatyczne ryby mogą dorastać do znacznych rozmiarów. Czasami aktywnie polują. Thank you.
W miejscach o spokojnym nurcie na swych długich odnóżach ślizgają się nartniki. Są drapieżne, odżywiają się owadami wpadającymi do wody. Ale nie tylko one tutaj polują. Jedną z funkcji lasu jest turystyka. Wypoczynek nad wodą w słoneczne dni to wymarzony relaks. Kajakarstwo przyciąga ochotników spragnionych kontaktu z przyrodą, którym niestraszne są trudy takich spływów. To prawdziwa przygoda dla wytrwałych odkrywców leśnych zakamarków, a jednocześnie wspaniała lekcja przyrody. Obecność kajaków zaniepokoiła przygotowujące się do tarła pstrągi. Ich idealnie opływowy kształt pozwala na utrzymanie się w nurcie praktycznie bez ruchu, wbrew napierającemu prądowi wody. To bardzo przydatna umiejętność, zapobiegająca utracie energii w tych zimnych wodach. Po emocjonujących zmaganiach przyjemnie jest osuszyć się przy ognisku i zjeść ciepły posiłek. W lasach państwowych są miejsca specjalnie do tego przygotowane. Woda w lesie, także ta magazynowana w obiektach małej retencji, tworzy miejsca szczególnie atrakcyjne, zwłaszcza dla ptaków. Jednym z ciekawszych jest bocian czarny. Ma tu doskonałą bazę żerową, co zwiększa szanse na wyprowadzenie udanego lęgu. Wokół gniazd tych ptaków tworzy się tak zwane strefy ochronne. Wielkie rzeki, jeśli tylko mają taką możliwość, kończą swój bieg w naturalny sposób, tworząc olbrzymie delty, które są idealnym miejscem występowania ptaków wodnobłotnych i ryb. Tereny nizinne, corocznie dotykane wylewami, stwarzają specyficzne warunki dla występowania bujnych i niedostępnych łęgów wierzbowo-topolowych. To też las. Inny niż zwykle wyobrażamy sobie to w naszych szerokościach geograficznych.
kormorany znajdują tu świetne warunki do wychowu swoich piskląt. Kluczem do sukcesu lęgowego jest bogata baza żerowa. Jednak kiedy liczba tych ptaków nadmiernie wzrasta, może zagrażać lokalnym populacjom ryb. Ptaki różnych gatunków licznie odwiedzają takie tereny w okresie lęgów i sezonowych przelotów, tworząc niesamowitą atmosferę i unikalne pod względem przyrodniczym miejsca tętniące życiem. Prawdziwe enklawy pierwotnej natury. Zima. W przyrodzie następuje bezruch. Drzewa, stojąc w niemym majestacie, przybrały śnieżne listowie. Las jakby się zatrzymał. Ale to tylko pozory. Życie płynie dalej, tyle że wolniej. Rzeki, nawet jeśli nie pokryją się lodem, zwalniają swoje tempo. Dotyczy to również żyjących tu organizmów. Różnego rodzaju bezkręgowce, ryby i płazy są zwierzętami zmiennocieplnymi. Ich metabolizm znacznie spowalnia wraz ze spadkiem temperatury. Bobry doskonale sobie radzą w zimowych warunkach. Ich ciepłe futra, nawet po zamoczeniu, chronią te zwierzęta przed wiatrem i mrozem. W większych rzekach temperatura przy dnie jest stała i wynosi około 4 stopni Celsjusza. Ryby gromadzą się w głębszych miejscach o spokojniejszym nurcie, z rzadka pobierając pokarm. Z zimowego odrętwienia zmiennocieplnych korzystają wydry. Im nigdy nie brak energii. Co rusz wyławiają smaczne kąski, świetnie się przy tym bawiąc. W ostatnich latach nasilił się problem deficytu wody i związanego z nim zjawiska suszy. Wynika to zarówno z coraz większej antropopresji, jak i zmian klimatu. Plagą ostatnio stały się nielegalne przejazdy quadów i motocykli crossowych, niszczące rzeki na odcinkach leśnych. Powszechny, chaotyczny proces urbanizacji i towarzyszące mu uszczelnianie powierzchni zlewni przyczyniają się do zmiany bilansu zasobów wodnych. Przyspieszenie zaś spływu wód opadowych zakłóca naturalny obieg wody w przyrodzie. Widoczne jest to szczególnie na granicach występowania biotopów leśnych, gdzie piękna, dzika rzeka przepływająca przez las kończy swój żywot, zmieniając się w zmeliorowany kanał,
i w końcu całkowicie zanika na wielkiej połaci pól uprawnych. Do tego dochodzą nieoczyszczone ścieki i bezmyślne zaśmiecanie wody, stwarzające często śmiertelną pułapkę dla różnego rodzaju żywych stworzeń. Lasy są dziś ostojami dzikich rzek. Mamy tu wyjątkową okazję do obserwacji naturalnych jeszcze procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Nie stać nas na utratę tak cennych biotopów, o czym wiedzą leśnicy, chroniąc podmokłe obszary i realizując wiele projektów małej retencji, a także prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną. Naturalnie meandrująca wśród drzew rzeka, nieściśnięta w betonowe ramy, oczyszczona, napowietrzona, z powalonymi konarami tworzącymi wyżłobione przez nurt zagłębienia, stanowi esencję przyrody. Naturalne miejsce występowania i rozrodu ryb oraz innych organizmów związanych z tym środowiskiem.